Siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z Teamfight Tactics, także lecimy już na karuzelę. Okej, także co, jesteśmy już na karuzeli, tak jak mówiłem, jesteśmy w grze. Widzę tutaj mieczyk, na który bym sobie chętnie zapolował, ale widzę, że tylko ja jestem na niego chętny, także elegancko zdobywamy sobie Dariuska z mieczykiem. No i myślę, że to jest fajny wybór, no bo wiadomo, mieczyk daje nam wiele możliwości. I pod AD, i pod AP. I proszę bardzo, jakie wielkie jajo. 26 rund dopiero do wyklucia. Także kurde, trochę sobie poczekamy na to jajo, ale mogą w nim być fajne rzeczy. Pewnie będą tam jakieś świetliste przedmioty. Także gierka może być ciekawa, oby tylko dobrze nam tutaj dropnęło. Proszę bardzo, mamy Zyrę, czyli kurczę, kto wie, może jacyś mafiozi. Trzy razy popi. Proszę bardzo, ale elegancko. Także co, mamy dwóch ochroniarzy na samym wstępie, do tego popi na drugim levelu. Także kozacko, kozacko. Zobaczymy tylko jeszcze, jakie itemy nam tutaj dropną. Kurczę, taka popi. Jakby w sumie tutaj dropnął jeszcze jakiś, nie wiem, Zix, coś takiego, Lulu, to można by było wejść w Yordle. I mamy jeszcze rękawiczkę, także Infinity Edge. Ty, patrzcie, i mamy serce dwustrzałowca. Zdobywamy Korkiego. Ej, chodźmy w Yordle. Let's go, zróbmy to. I proszę bardzo, teraz zarąbiście to wygląda. Dwustrzałowiec, ochroniarz. Dzięki temu właśnie naszemu wzmocnieniu. No i przydałaby się jeszcze jakaś Lulu czy Zix, co nie? Żeby od razu aktywować sobie tych Yordli, żeby oni od samego początku nam tutaj dropili. Tylko mam nadzieję też, że nikt w tym lobby nie wpadnie na taki sam pomysł wspaniały, żeby grać sobie Yordli, bo często tak jest. Dobra, dobra, i co my tutaj mamy? Mamy jednostki. Okej. To weźmy sobie tego Brandzika. Dobra, jest Zix. Już się przestraszyłem, że nic tutaj nie ma, ale jednak jest nasz Zixik, także 3 razy Yordle, dwustrzałowiec, ochroniarz, robimy sobie Infinity Edge'a. No i co? I tak wygląda nasza kompozycja. Później ewentualnie, jeżeli wbije nam się 5. level, no to dorzucimy sobie tego Branda. W międzyczasie mam nadzieję, że wleci on na 2. level. Także co, my lecimy do pierwszej walki, a ja, moi drodzy, przypominam, że jeżeli film wam się spodoba, no to możecie zostawić łapkę w górę. O, proszę bardzo, tutaj jacyś eksperci przepotężni, ojojoj, to może być ciężkie. Gościu ma jeszcze na nich wzmocnienie. O, nieźle mu drobnęło, no to na pewno, kurczę. Dodatkowo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to warto zasubskrybować, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienia o wszystkich najnowszych filmach i byli po prostu na bieżąco, co nie? Tak, to chyba tyle z informacji wstępnych. No i my jednak to wygrywamy, proszę Państwa. My jednak to wygrywamy. Także jestem lekko w szoku. Myślałem, że tych tam czterech ekspertów nie będziemy w stanie pokonać. Ale jednak. Czyli tutaj to na pewno wzmocnienie dwustrzałowca nam tutaj sporo daje. Z racji tego, że korki... bardzo fajnie jest tutaj sobie z tego korzysta, co nie? On ma wtedy czasami nawet podwójną umiejętność, także no robi trochę tego damage'a. Na pewno jest to o wiele lepsze niż gdybyśmy mieli trzech Yordli i po prostu dwóch ochroniarzy, co nie? Bez tego dwustrzałowca. Także fajnie nam dropnęło na początku, fajnie się złożyło, że ta popi wleciała na 2. level. Dodatkowo, o widzieliście? Dwa razy dał umiejętność. Także, o i teraz znowu, o kurczę, elegancko, elegancko. Tylko, że mimo wszystko tutaj niestety przegramy. No nie! Jak ta Vex nie zginęła, co? Dobra, i co, lecimy z kolejną walką. Widzę tutaj jakichś napastników, napastnik osiłek, gościu Magnara. Ojoj, i jego drużyna jest jeszcze traktowana, jakby miał dodatkowego napastnika, czyli on tutaj ma w sumie czterech. O, to nieźle, nieźle. Tutaj typo może być mocny. A czykolwiek frontlane mamy całkiem niezły i bardzo ciężko mu się przebić. Zix razem z Korkim dorzucają fajny damage.
Także co, elegancko to powinna być wygrana. Tylko kurczę, szkoda tej drugiej walki. Szkoda tej drugiej walki, bo tutaj już nie zrobimy ani fajnego lose streaka, ani fajnego win streaka. Także to akurat jest słabe. Korki z rękawiczką, ależ ja bym go chętnie tutaj przygarnął. No nie, najgorzej. To co moglibyśmy wziąć? Moglibyśmy wziąć... No teraz aktualnie tylko Needless. Teraz aktualnie tylko ten Needless. Także dobra, my go zdobywamy. Chociaż tyle. Ten korki byłby super, no bo wiadomo, no to jeden korki bliżej po prostu trójki. No ale wiecie, nie ma co się spinać, tutaj Yodli dostajemy, także okej. I co my tutaj mamy? Jest Blitzcrank i jest ZX na drugi poziom. Także to oczywiście bierzemy. Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że między scenami to sobie jeszcze dorzuciłem tutaj Blitzcranka zamiast tego Dariusa. Dobra, dajemy sobie tego Needlessika na naszego Korkensa. To możemy dać na Blitzcranka, żeby on sobie tutaj jakiś item generował, żeby po prostu to wykorzystać. Później on i tak będzie wywalany i za niego będzie wstawiana najprawdopodobniej Vex po prostu. A tutaj co mamy? Gościu próbuje grać innowatorów, ma tutaj wzmocnienie na wynalazek, ale takowych nie udało mu się nawet jeszcze zdobyć. Ale tutaj kurczę, szybko damage zadajemy, naprawdę. No tutaj przejazd po tym gościu. Dobra, zróbmy może sobie ekonomię. Tutaj jeszcze jednej Lulu nam brakuje, ona dosyć nam podropiła. Dobra, jest Poppy, także jeszcze trzy Poppy. I mamy ją na trójeczce, także naprawdę nieźle to wygląda. My oczywiście robimy sobie teraz jak najlepszą ekonomię, dlatego nie wchodzę w level, dlatego nie wbijam piątego, żeby na piątym levelu, kiedy ta szansa na jedynki jest jeszcze bardzo duża, mieć już 50 golda i sobie zacząć rolować zarówno Zixa, jak i Poppy, następnie Korkiego, Lulu, wiadomo i wtedy, kurde, lecimy z Veigarkiem czy coś takiego. Proszę bardzo, tutaj mamy gościa, który gra Adeptów Arkanów, ale dodatkowo ma Yordli, chociaż on raczej nie zamierza grać tutaj finalnie Yordli. No ale troszeczkę nam tutaj, wiadomo, będzie podbierał. No bo jeżeli gra tych Adeptów Arkanów, no to jakiś Zix, Vex przede wszystkim, będzie tutaj kradziona. Ja pierdzielę, i on nas pokonał. Jaka lipa. Po prostu masakra, nie? Ty patrzcie, dwa Zixy, ale roleczka. I jeszcze tutaj mamy Gnara. Także super, naprawdę fajnie. Aj, szkoda, że spocik w takim miejscu. No dosyć średnie miejsce, wolelibyśmy najlepiej to tam, gdzie stoi korki, no ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Także co, teraz 4 jordle, 2 dwustrzałowce, 2 złomiarzy, 2 ochroniarzy i dusza towarzystwa dodatkowo w naszej drużynie. Także jest nieźle, zobaczmy sobie, co nam tutaj dropnęło. Jest to Talon, którego oczywiście wywalamy, 30... Golda w tym momencie mamy. Jeszcze więcej golda. Ależ bym tu coś jeszcze sprzedał. Najgorzej jak się ma 39 czy tam 49 golda na po prostu jakiejś rundzie. Dobra, patrzcie. Jeszcze jedna Poppy. Mamy ją na trójce. Mega elegancko to wygląda, jak na razie. Zróbmy sobie coś takiego, bo Lulu mi się wydaje, że więcej zrobi w tym teamie niż ten Gnar. Mimo tego, że nie daje nam żadnej synergii, no to ona tutaj będzie miała fajne leczonko. Przy okazji, moi drodzy, chciałbym podziękować wszystkim wspierającym, którzy wspierają po prostu kanał. Dzięki wielkie Mito, dzięki Aloyzy Bombel oraz dzięki Pablito V8. Pozdrawiam was serdecznie. A wy, moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani opcją wspierania kanału, no to oczywiście link macie w opisie. No i tyle, taka krótka informacja, szybkie pozdrowienia i podziękowania. A my tutaj, czy to wygramy, cholerka? Nie wiem, nie zapowiada się, szczerze mówiąc. Gościu z mafiozami. O Jezu, ile tarczy ona se daje. Nie no, dramat. Nie spodziewałem się, że mafiozi tutaj aż mi tak pocisną. No ale spokojnie, proszę bardzo, wjeżdża już pierwsza trójeczka, już możemy zacząć sobie rolować, o nie, jeszcze tutaj mamy Vex, dobra. Także co, no na następnej rundce sobie porolujemy trochę. Ok,
Okej, okay. I kogo my tutaj mamy? Znowu jakiś hekspert. Tylko tutaj kurczę, nie wiem, co ten gościu będzie finalnie grać. On ma emblemat zabójcy, gra ekspertów. Nie wiem. Nie wiem, co tutaj będzie za finalna kompozycja. Aczkolwiek w miarę mu idzie 84 HP na jego koncie, ale my go chyba pokonamy, co? Oj, tylko żeby tutaj ten Sway nic nie odwalił, proszę. Dobra, jeszcze grabek tutaj wjeżdża, podrzucenie, także to na pewno będzie win. No i super. No i super. 82 HP na naszym koncie, a my wybieramy ostatnie wzmocnienie. Ostatnie, przepraszam, drugie wzmocnienie, co ja gadam. Apteczka pierwszej pomocy. To jest w sumie, to by było całkiem niezłe. Mamy Lulu, nasza Vex będzie miała tarczę. Nasza Poppy daje sobie tarczę. Ja to chyba wezmę. To dla Yordle wydaje się całkiem niezłe. Całkiem niezłym wzmocnieniem. Dobra, możemy zacząć sobie rolować. Liczyłbym tutaj na jakiegoś Ziggsa, bo jest jeden. Kurczę, słabo trochę, szczerze mówiąc. No i co? I tyle, ta? Z rolowania naszego. To nieźle. Okej, okay, lecimy z kolejną rundą. O Jezus, i gramy na gościa z tymi ekspertami, który ma w ogóle teraz win streak, ma... No jest na pierwszym miejscu, 131 HP. Ciekawe, czy on jest serio taki mocny? Jak na razie jakoś tu żyjemy. Gdyby Korki był na drugim levelu, o Jezus, to by było super. Jeszcze jakby miał Jolt Gantleta już stworzonego, no mega by było. Ale no nie, Poppy została sama, także ona już tutaj nic nie zrobi. I rzeczywiście gościu jest mega, mega mocny. No cóż, 72 HP. A którzy będziemy wybierać? Będziemy wybierać jako trzeci. Także kolorowo nie jest. Chcielibyśmy... No rękawiczka byłaby super. Rękawiczka lub coś pod tanka, jakiś Negatron. Ten Braum wygląda spoko, nie? Bo ma Negatrona, jest jednostką za 4 golda. Także go by można było sobie tutaj wyciągnąć. No i dobra. Mamy to, także przynajmniej będziemy mieli szpon na naszą Vex. No, a z itemami dla Korkiego będziemy jeszcze niestety musieli chwilę poczekać. Może coś nam dropnie na wilczkach, do których coraz bliżej tutaj jest. Jest druga Vex. Możemy zrobić na razie coś takiego. Dobra, i co? I rolujemy. Trochę tego golda mamy. Jest Ziggs, super. Jeszcze dwóch potrzebujemy. Patrzcie, jest Braum. Kurczę. No i nam się skończyła kasa. Także co? Lecimy z kolejną walką. Mam nadzieję, że Braumek tutaj troszeczkę potankuje. I dodatkowo dorzuci fajnego CCK. A na kogo my gramy? Gramy na Adepta Arkanów razem z ekspertami i gościu ma dwa razy zekę na Vex. Kurczę, nie wiem co w tym lobby się dzieje, nie wiem co to za kompozycje i taktyki. No chyba, że ten gościu po prostu będzie grał... No nie, ma tutaj ten... Przecież pierwsze wzmocnienie na adeptów. Chyba, że może ma plan po prostu grać Hexpert napastnik. No to wtedy te zekę wiadomo się przydadzą. Nie wiem, nie wiem. Może tak właśnie to wygląda. Dobra, i patrzcie, mamy tutaj Ziggsa na trzeci level. Mamy również Korkiego oraz Lulu. Także to jest elegancka rolka. No i miejmy nadzieję, że gdzieś tutaj jeszcze nam niedługo wypadnie ten Korki. Ale dwie jedynki już mamy na trójce, także możemy śmiało lecieć na szósty level i na szóstym levelu rolować sobie dwójeczki, czyli właśnie Lulu, Korki. Następnie wbijamy level siódmy, rolujemy sobie Gnara oraz Vex. No i co? I elegancko, nie? Jak na razie całkiem nieźle wyglądają te Yordle. Wiadomo, no mamy 72 HP, to no nie ma jakiejś, wiecie, nie mamy jakiegoś winstreaka, nie jest aż tak kolorowo. No ale jak na to, jak tutaj nam dropi, mamy już na tym etapie dwie trójki. Itemowo też nie ma jakiejś masakry, nie dostajemy żadnych łuków czy coś. No myślę, że całkiem spoko.
myślę, że naprawdę całkiem spoko te jordle wchodzą. Tak wiecie, wygrywamy sobie w kratkę, raz wygrywamy, raz przegrywamy, no ale to powinno być w porządku. I kolejna super rolka, proszę bardzo, korki Vex. Dorzucamy sobie takową. Jeszcze Lulu tutaj nam wpadła na drugi level, także o, proszę bardzo, znowu fajnie, znowu fajnie. No i o tym mówię, że te jordle naprawdę mogą fajnie wyjść. No ta Poppy właśnie i ten dwustrzałowiec mnie tak skusili na początku. No i jak widać, to jest spoko. Ty, patrzcie, ile itemów dostaliśmy. Dobra, mamy rękawiczkę, także super, mamy łezkę, także super. Pancerzyk. Także przydałby się tutaj jeszcze jeden pancerz i jeden pas, ale to by było wtedy perfekcyjnie, nie? No i jeszcze łezka, druga do Blue Buffa na korkim. No i co? Jeszcze brakuje nam dwóch Lulu na trójeczkę i trzech korkensów. Także wydaje mi się, że jest sporo. Później, tak jak mówię, wbijamy sobie siódmy level, dorzucamy Gnara i takowe trójki sobie rolujemy i powinno być całkiem nieźle. No i proszę bardzo, korki z Jewel Gauntletem od razu lepiej tutaj działa. Proszę bardzo, kryt wchodzi. Ale tutaj gościu ma wzmocnienie na tego. O, no kurde, zarąbiście ten korki teraz działa, ty. Z tym Jewel Gauntletem, no to naprawdę jest taka różnica. Tylko właśnie, on tutaj ma wzmocnienie na tego innowatora, także to nas trochę tutaj opóźniło i no, po prostu pogorszyło nam tą walkę, ale mimo wszystko jest to win. Także super. A korki, no działa teraz świetnie, moi drodzy. Tak to tutaj musi właśnie wyglądać. Jest Vex, jest Lulu, także jeszcze jedna, może gdzieś tutaj dropnie? No byłoby cudownie. Jeszcze by nam zwolniło się Dobra. Jeszcze by się nam zwolniło, dokładnie, miejsce na ławeczce i nie dość, że mamy kolejną trójkę, no to mamy więcej tutaj miejsca na kolejne postacie. Możemy dorzucić, znaczy zrobić sobie coś takiego. Będziemy mieli już 6 jordli, to po pierwsze, a dodatkowo sobie troszeczkę wzmocnimy tą ekonomię, bo mieliśmy bardzo słabą, 38 golda mieliśmy po tym rolowanku. Także teraz nie jest aż tak źle. Jesteśmy na 40 golda, także to jest całkiem w porządku. Tutaj gościu już ma Jinx w ogóle. Który on ma level? Kurde, nie widzę. Czekajcie. No nie, nie widzę. Nie zobaczymy, który ma level. Dobra, moi kochani, lecimy z kolejną rundą. I znowu Hexpert, znowu gościu z pierwszego miejsca. Jak widać, od poprzedniej naszej walki troszkę coś tam poprzegrywał. No ale i tak całkiem nieźle mu tutaj idzie. Chociaż, proszę bardzo, tym razem chyba wygramy, co? Tym razem chyba powinniśmy wygrać. Dokładnie. I to całkiem łatwo, ty. Trzymamy się tutaj naprawdę wybornie. Ale w ogóle mam wrażenie, że to wzmocnienie apteczki dla Lulu tutaj, która ma trzeci poziom teraz, naprawdę robi robotę. Naprawdę robi to robotę. Dodatkowo, że jeszcze Vex daje sobie tarczę, która jest wzmocniona. No i Poppy w sumie też, jak rzuci sobie tym talerzem, no to później ma też tarczę, nie? Także naprawdę super, naprawdę super. I co my byśmy stąd chcieli? Jest pancerz, jest łezka. Ja bym wziął tą łezkę. Oj tak, wziąłbym tą łezkę. No i super, bo to mamy. Także perfekcyjne itemy na korkim są już gotowe. 8 rund jeszcze do wyklucia jaja i w ogóle jednego korkiego nam brakuje. Także kurczę, coś czuję, że się tutaj pojawi. Dokładnie. Elegancko. Czyli co, zostaje nam tylko Vex i tylko korki do wbicia na trójeczkę. No i lecimy sobie z Veigarem, prawda? Co do itemów, przydałby się jeszcze kolejny pas, kolejny pancerz i to by były perfekcyjne itemy na Vex. No i co ja mam tutaj więcej powiedzieć? No gierka układa się perfekcyjnie. Mamy 5 win streaka aktualnie i to jest gościu z tymi Zekę. No i tak, rzeczywiście, to co mówiłem, miał w planie zagrać właśnie tą Sivir. Tylko że trochę jest to na siłę grane, z tego co widzę. Wszystko praktycznie ma na jedynkach.
takie po prostu forsowanie na ślepo tutaj jest grane u tego gościa. Także dlatego też taki wynik. Pamiętajcie, grajcie pod to, co gierka wam daje. Ty, mamy tyci, zdobywamy Korkiego, co jest trochę useless, ale dla wszystkich Yordli 25% szansy na unik, mega dobre wzmocnienie. A go sobie po prostu sprzedamy. No a wracając, no to pamiętajcie, żeby grać sytuacyjnie w TFT, żeby po prostu grać pod to, co gierka wam daje, a nie forsować jakiś build po prostu na pałę. Dobra, także lecimy z ostatnią walką przed rundą neutralną. I kogo my tutaj mamy? Gościu gra Adeptów Arkanów pod Ari, z tego co widzę, razem z mafiozami. No i co? Jak my sobie tutaj poradzimy? Bardzo dobrze, że nasza Vex ma szpon. No, jeżeli ktoś gra Adeptów Arkanów i przeciwnik ma tego szpona, to jest naprawdę koszmar, nie? To jest naprawdę wtedy koszmar. No, wtedy to jest takie po prostu... No nasz carry dostaje takie obrażenia, a zadajemy praktycznie zerowy damage tej osobie z tym szponem. Naprawdę, masakra to jest. No i co? Mamy już 7 level. Brakuje nam 3 Vex oraz 4 Gnarów. Także tutaj zaraz sobie porolujemy. Oj, tutaj jakiś lag lekki. Ojejku, ale co to za itemy są? Kurczę, tak było super pod względem itemów. I co to tutaj się wydarzyło? Masakra. No ale dobra, mamy przynajmniej dużo golda na rolowanie. Proszę bardzo, coś się tu trafia co jakiś czas, także ja jestem zadowolony. Możemy sobie tutaj dorzucić kolejnego dwustrzałowca. I w sumie, co byśmy chcieli tutaj zrobić z tych itemów? No moglibyśmy zrobić coś na Jinx, nie? Którą później prawdopodobnie będziemy grać. O nie, gościu ma smoka. Ja pierdziula, przerąbane. Chociaż? Aj, myślałem, że go zabijemy zanim się odpali. Ty, ale... O nie, i on ma wzmocnienie jeszcze na wynalazek? I ja, razem ze smokiem? Ależ to jest potężne. Ależ to jest potężne. Tu są w ogóle jakiekolwiek szanse, żeby tego gościa pokonać? No i nie wiem. No to wzmocnienie na smoku, niezłe combo. Dobra, patrzcie, jeszcze jeden gnar. Jeszcze jeden gnar i 3 Vex, come on. Gdzieś to się musi tutaj kryć. Jest Vex. Okej. Jest kolejna Vex. Super, dobra. Moi drodzy, po jednej postaci jeszcze. No i co? I będziemy mieli... Już tutaj wszystkich na trójce, co nie? Dobra. Także... Tutaj zrobiłem sobie Gargoyla, bo... Żadnych więcej za bardzo możliwości tutaj nie widziałem niestety. No dobrze chociaż, że mamy te perfekcyjne itemy na Korkim. No bo ogólnie fajnie wyglądało z tymi itemami. Wszystko ładnie nam dropiło pod koniec, tylko na tych raptorkach nam się trochę popsuło. Ale trudno, wiadomo, że no perfekcyjną taką gierkę pod względem itemów ciężko mieć. Czasami trzeba tutaj się dostosować do sytuacji. No i dobra. Mamy Vex na trójce, także teraz ten frontlane będzie niesamowicie mocny. Vex na trójce z itemami pod tanka, no jest mega mocna. Naprawdę bardzo ciężka do zabicia. Także co? My lecimy z kolejną walką, zobaczmy na koło możemy grać. Hexpert. Co jest? Wszyscy w tym lobby grają Hexpertów w ogóle. No dobra, jeszcze jakiś mafiozo jest. Ty, jaka beka? Wszyscy tutaj grają Hexpertów. Co to za lobby w ogóle? Może dlatego nam tak dobrze idzie po prostu? Nie no, masakra. Dobra, zobaczmy jak sobie tutaj poradzimy. Bardzo mocny tank w ogóle z tej Sedge'u. Ciężko się przez nią przebić, ale dobra, finalnie przeszliśmy. No i tutaj już powinien być winek elegancki. Tak jest. Ojoj, gościu prawie wyeliminowany.
Lecimy sobie na karuzelkę i co my tutaj możemy wyciągnąć, moi drodzy? Co my możemy wyciągnąć? Warmog jest fajny. Jest fajne odkupienie. O, w sumie co jeszcze? Nie no, chyba byśmy wzięli to odkupienie, co? Chociaż w sumie. Weźmy Blue Buffa. Bo niedługo będziemy mieli Veigara. Niedługo będziemy mieli Veigara, także to można sobie po prostu wziąć dla niego. I cyk, mamy Gnara na poziomie trzecim. No i w tym momencie zacznie nam już dropić Veigar. Co się wiąże z oczywiście tym, że sobie będziemy mogli tego Jolt Gauntleta, Blue Buffa przerzucić na właśnie Veigara i to powinien być naprawdę mega, mega fajny damage. Dobra, zobaczmy. Kolejny Hexpert. Tutaj Jinx widzę, ale ona zgrabowana, elegancko powinna być szybko wyeliminowana, dokładnie. No, ale ten Alistar mocny, na pewno na frontlane, chociaż całkiem szybko wyeliminowany. Bez większego problemu kolejny win. Mamy już ósmy level, mamy 20 niecałe golda. Chcielibyśmy też tutaj Jinx znaleźć. Tak jest. Dobra, także co? Zróbmy sobie w ten sposób. To sobie sprzedamy. No i cyk, cyk, elegancko. A to Zeke pójdzie najprawdopodobniej właśnie na Jinx. Jeżeli takowa nam dropnie, no mam nadzieję, że gdzieś ona tutaj się pojawi. Dobra, zróbmy sobie coś takiego na razie. A później jak dropnie nam Jinx, to po prostu wymienimy tego Gangplanka. No i dobra, zobaczmy. Veigar już tutaj działa. Często się będzie odpalał, bo ma Blue Buffa. Jeszcze wali kryta, bo ma Jolt Gauntlet. Ciekawe, ile on Wow! 8700 damage'a na pierwszym poziomie Veigar? Wow! No to naprawdę. Jolt Gauntlet to jest na niego chyba jeden z lepszych itemów. Dobra, i co my tutaj mamy? Świetlisty Rabadon! Ja, patrzcie tego Veigara! Jaki potężny jest teraz! Nie, no masakra! Mamy jeszcze RFC świetliste, co? No dobra, w sumie. Ale te przekuwacze mamy, także ewentualnie można by było coś jeszcze porolować. Last Whisper. Last Whisper w sumie też nie byłby najgorszy na Jinx. No i dobra, przerolujmy sobie to. Static, Smoczy Szpon, to nie za bardzo. Static. W sumie też go przerolujmy. I Zephyr. I to jest fajne, bo świetlisty Zephyr podrzuca naprawdę na dłuższą chwilę. No ale liczyłem jednak tutaj na jakieś fajne itemy na Jinx, a w sumie chyba wyszło. No poza tym Zephyrem to wyszło gorzej niż było wcześniej, także w sumie mogliśmy tego nie rolować i byłoby chyba lepiej. No ale przynajmniej mamy tego Zephyrka, który patrzcie na jak długi moment podrzuca w tym momencie tą Jinx. Zobaczcie. Jego cały team jest wyeliminowany, a ona dopiero włącza się do walki. Także naprawdę super. I to będzie eliminacja. Proszę bardzo. Veigar 5 koła damage'a, a w tym momencie wbija on na drugi level. Tak jest. Także jeszcze większy damage od niego będzie. Możemy sobie tutaj wziąć jakiś emblemacik. Napastnik. Napastnik w sumie byłby spoko na Jinx. Chyba sobie możemy to wziąć i po prostu dać tutaj. Tylko Jinx w ogóle gdzieś tutaj nam musi dropnąć najpierw. A na razie coś tutaj nie wygląda. Nie no, ja jestem ciekaw, co teraz będzie robił ten Veigar, nie? Świetlisty Rabadon, Jolt Gauntlet, Blue Buff, drugi level Veigar. Ależ. Zobaczcie, zobaczcie. On wali po 1000 czasami, jak kryt mu wejdzie. 13 koła. Haha!
zarąbiste. Dobra, lecimy z kolejną walką i jest to znowu Hexpert oczywiście, tak jak zresztą każdy w tym lobby. No, ale zobaczmy, zobaczmy. Nie, no ten Veigar to jest, o matko, takie złoto po prostu. Jedyne, co może go tutaj pokonać, to jest właśnie szpon. Szpon tutaj na Veigara jest naprawdę mocnym itemem, bo nieważne jakbyśmy go ukryli, no to wtedy on i tak dostaje spore obrażenia i może po prostu zginąć, co nie? Dobra, ale jesteśmy na karuzelce, co byśmy chcieli stąd wziąć? Nie ma Jinx. Deathblade. Albo ewentualnie... Chociaż Ginzo w sumie też by było spoko, ona by się rozpędziła ładnie. Dobra. I proszę bardzo. Dwa dodatkowe Veigary. Cyk, to dajemy sobie tutaj. No ten Gangplank aktualnie słabo skorzysta z tego Ginzo. Raczej to nie jest najlepszy item na niego. No ale... Później jak będziemy mieli Jinx, to raczej będzie to spoko działało. Dobra, wiecie co, ustawmy się jakoś tak do... Tak do dupy się ustawmy. Chociaż czekajcie, my mu podrzucamy smoka. O Jezu, to my się dobrze ustawiliśmy. Smok jego podrzucony, jeszcze Veigar na duszy towarzystwa tutaj z dodatkowym damage'em. Dobra, chciałem się źle ustawić. Ustawiłem się dobrze. Także trochę przypał. A chciałem przegrać z tego względu, żeby dać tutaj im szansę, żeby przedłużyć trochę tą grę i Veigara może znowu wbić na trójkę? Kurczę, no byłoby fajnie. Ale to była runda neutralna. Także luz. I dobra, jeszcze trzy rundy i wbijemy tego Veigara na trójkę. Ty, no kurczę. Dobra, to ustawmy się teraz jakoś tak... Tak, żeby nas pokonał po prostu. Dobra, tego ustawmy tutaj, żeby oni szybko padli. Tylko żebyśmy też za dużo damage'a nie dostali, co nie? Ale ciężko jest mi wyczuć. Ciężko jest mi wyczuć, co gdzie dać, żeby przegrać tak na styk. Ty, co on odwalił? On chce przegrać? Ja tu specjalnie Gnara ustawiam, żeby nie podrzucał mu smoka. A on mi się podstawia pod tego Zephyra. Co to miało być? No ale mimo wszystko wszyscy, którzy mieli robić damage, padli. O Jezus, mocno dostałem. Dobra. Kurczę. Ale dobra. Jeszcze dwa Veigary. Tylko co to jest za item? Kurczę, słabiutki. Słabiutki itemik dostaliśmy. Dobra, ustawmy się może jakoś... No niech będzie w ten sposób. Tego Veigara na pewno musimy tutaj z tyłu trzymać, bo on jak się odpala, to naprawdę robi potężny damage. Także jak chcemy przegrywać, to trzeba go tutaj chować. Znaczy nie chować, tylko dawać go na front. No i dobra, co? Jinx nadal nie mamy. Chyba, że gdzieś ona się tu pojawi jednak. Ty, no co jest? Ja już drugi raz roluję całego Golda i nie ma ani jednej Jinx. What the fuck? I on? On też, on nie gra Jinx, ty. Co jest grane? Jakie unlucky w ogóle w tej gierce, to jest szok, nie? Tragedia, po prostu tragedia, moi drodzy. No ale dobra. Ja w ogóle dużo ryzykuję, tutaj gościu ma smoka, innowatorów. Ja tutaj tracę naprawdę potężne ilości HP. No ale ja bardzo chciałbym, bo wiecie co, nawet nie zależy mi na tym pierwszym miejscu. Nie zależy mi na tym pierwszym miejscu, bardziej chciałbym zrobić tutaj po prostu tego tego Veigara na trójkę i żeby był fajny content, niż żeby mieć po prostu pierwsze miejsce i tyle. Jednego Veigara nam brakuje, come on! I teraz... A, jakbyśmy przegrali tak na styk, to by było super. Czekajcie, musimy się jakoś tutaj ustawić.
Czy my mu podrzucimy smoka? Chyba. Chyba tak. No i miejmy nadzieję, że Veigar tutaj fajnie się teraz zacznie. O nie, przestawił się. Kurczę. Źle, źle, źle. I smok tutaj. No nie, i Veigar zginął? Oh shit, ty. No dobra, kurde, nie udało się. Ja pierdziele, byliśmy tak blisko, nie wierzę. No ale cóż, trudno. Próbowałem zrobić fajny kontencik i tak myślę, że fajna gierka w Yordle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Siema.